Jak wiadomo, łóżko to jest najważniejszy mebel w domu. Tu się rodzimy, tu umieramy. Komedia nosi tytuł Trzy razy łóżko i w trzech odsłonach będziecie mogli Państwo zobaczyć Małgosię i mnie w bardzo różnych sytuacjach właśnie łóżkowych. Niewiele seksu od razu. Sztuka jest cenzuralna, także nie ma się czego obawiać. Można dzieci małe przyprowadzić. Sztuka jest wesoła, pokazuje przejście przez życie młodego małżeństwa, później troszkę starszego, później obarczonego dziećmi, na końcu czekających na święta i na przyjazd teściowej. I rozwiązujemy problem zabicia karpia. Także zapraszamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie do obejrzenia tej sztuki. Może dowiecie się Państwo, a właściwie Panowie, w jaki sposób można zabić karpia w bardzo taki niekonwencjonalny sposób. Twój serial jest pasjonujący. Matko przełożona, musimy pomóc tej biednej kobiecie. Ona tak nisko upadła. Matko przełożona, Bóg kocha wszystkich jednakowo. Doktorze Kozłowski. To, że ten bezdomny nie ma pieniędzy na leczenie, nie znaczy, że jest gorszym człowiekiem od innych ludzi bogatych. Składaliśmy przysięgę Hipokratesa, proszę o tym nie zapominać. A jednak ogląda mój serial. Jest duch, są duchy naszych dzieci. Duch, bardzo istotny duch teściowej. Tak, to są takie duchy, o których mówimy, a których fizycznie nie widzimy. Ale nie są to duchy ludzi nieżyjących, to są ludzie żyjący fizycznie, natomiast ciągle tylko o nich opowiadamy. Chociaż kto wie, jeżeli Państwo przybędziecie na nasz spektakl, może któryś z tych duchów się zmaterializuje i zjawi. To już wszystko zależy od Państwa i od atmosfery w teatrze, prawda? Oczywiście, bo tak naprawdę sztuka ma swoje cztery odsłony. My mówimy tutaj Trzy razy łóżko, jest też dopisana czwarta część, która jest bardziej skoncentrowana na świętach i na przyjeździe teściowej i oczywiście zabiciu karpia. Tak, wyraźnie na naszą prośbę Jan Jakub Należyty dopisał tę czwartą część, która jest technicznie podłączona do trzeciej, żeby nie zmieniać tytułu sztuki, który jest naszym zdaniem bardzo dobry. Natomiast ta czwarta część była pisana na naszą prośbę Wrocławskiego Teatru Komedia. Autor stanął na wysokości zadania i my przynajmniej uważamy, że jest to najlepiej napisana część tego spektaklu. Także był w dobrej formie, pisząc tę sztukę. Ale z siebie hipokrytka. Oj, ty masz szczęście, że masz jednego byłego męża. Inaczej byś mogła sobie popsuć reputację. Nie, poczekaj. Ty chcesz powiedzieć, że ja bym poszła do łóżka z każdym ewentualnym moim byłym mężem? O, wiesz, to zależy. Tak? Zależy, czy byłabyś rozwódką, czy wdową. Ale z ciebie mam! No, to jest kombinacja historyczna. Stało się już. Co znaczy już, no? Już, to znaczy już. Wiecie co? Rzucił się na mnie, jak jakiś niewyżyty narwaniec, co teraz mówi już, no. Ja niewyżyty narwaniec. Dokładnie tak.